Witam Was serdecznie. Wirtualna Polska, program przy piwie. Ja nazywam się Damian Aleksander, a moim gościem jest Grzegorz Miecugow. Witam serdecznie. Cześć. Może taki mały... Na początek. Jak przy piwie, to przy piwie. Nazywają Cię pierwszym cynikiem Polski. Dlaczego? Tak? No. Nie. Może dlatego, że Poker Face to... Jestem cyniczny. Ja nie jestem... No cynizm jest... taką cechą pejoratywną, to znaczy ja patrzę na wszystko z lekkim dystansem, nie angażuję się na przykład w żadne ruchy polityczne, nigdy nie wierzę politykom. Ale komentujesz polityków. Politykę komentuję i bardzo lubię w ogóle politykę, chodzę na wszystkie wybory. Od 89 roku nie puściłem żadnych wyborów, wcześniej nie chodziłem, to było cyniczne właśnie, chodzić na wybory w PRL-u, kiedy wiadomo, że nie ma wyborów, prawda? A co do tego cynizmu? Więc ja nie jestem cyniczny, tak jak mówiłem, raczej jestem zdystansowany. Czyli goście, którzy zapraszają, mają pełnić rolę jakiego bufora między... Mówisz o szkle kontaktowym. Mówię o szkle kontaktowym, tak. Piątka, ta, którą wybraliśmy z Tomkiem Siameckim, to są ludzie, którzy troszeczkę się interesują polityką. Nie zawsze to są satyrycy, bo przecież na przykład Marek Przybylik jest dziennikarzem. Oni są ludźmi dobrodusznymi, tak to nazywam. To znaczy, gdzieś mają wspólny mianownik taki, że to są ludzie, z którymi primo, pojechałbym na wakacje, z niektórymi nawet jeżdżę, sekundo, nie ma w nich żółci. I dlatego nazywam ich ludźmi dobrodusznymi, to jest dla nich taki wspólny mianownik. Teraz troszeczkę poszerzamy skład, bo rozpoczęliśmy program w soboty również, już od miesiąca. Związane jest to z popularnością programu? Tak, ale też z tym, że nie należy stać w miejscu, że coś, co ma już ponad 3 lata, powinno się jakoś rozwijać. Więc dokooptowaliśmy do zespołu dwie kolejne osoby, czyli Grzegorza Markowskiego, przepraszam, Ilonę Łebkowską i Grzegorza Markowskiego. Kto wie, czy nie będziemy chodzić także w niedzielę i trzeba będzie kolejnych osób. Zespół się rozwija dzięki temu, pojawiają się nowe twarze, mamy więcej możliwości elastyczności i tak dalej. Filozof stał się dziennikarzem. Zaczynałeś od trzeciego programu Polskiego Radia, prawda? Nie, ja zaczynałem w gorącym czasie sierpnia 80 roku. Ja byłem wtedy, tak naprawdę byłem trochę wcześniej w redakcji kulturalnej lokalnego warszawskiego radia, ale od sierpnia przeszedłem do redakcji informacji i moim szefem wtedy był Wiesław Johan, później sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj mój kolega wykładowca z kolegą Civitas. I do stanu wojennego byłem dziennikarzem informacyjnym, reporterem, który biegał po ulicach i relacjonował gorące... Nie czujesz się czasem, nie wstydzisz się czasem za to, co się dzieje w polityce? Jako Polak? Nie odbierasz tego osobiście? Nie, na przykład sytuacja dotycząca ratyfikacji traktatu i wystąpienia głowy państwa. My patrzymy na siebie zbyt krytycznie, dlatego że w Belgii przez rok nie było premiera, bo się nie mogli dogadać. Podobnie było w Czechach, gdzie przez prawie rok nie było premiera i tym. Czyli nie jesteśmy odosobnieni w takiej sytuacji. Nie, to jest... Kłopot z polityką w naszym kręgu kulturowym polega głównie na tym, że polityka staje się... ja to nazywam polityką wrażeniową, to znaczy... Emocjonalną? Nie, to znaczy, że my idziemy do wyborów i potem się już nikt nam nie interesuje, a te wybory dokonujemy na podstawie nie przemyśleń, nie jakichś pogłębionych analiz, tylko na podstawie wrażenia, jakie robią na nas ludzie poszczególni. I na podstawie wrażenia, że coś jest nie tak z naszym państwem, wybrano Platformę. Nie dlatego, że Donald Tusk obiecywał cuda, tylko nie był Jarosławem Kaczyńskim. Zawsze chodzimy, w wielu społeczeństwach chodzimy do wyborów mając pomysł negatywny. I w Stanach Zjednoczonych jest podobnie. Przecież nie dlatego wygra Obama czy też Hillary. Tak naprawdę cała kampania się toczy, bo byle nie Bush. No Bush nie może być, ale zaprzeczmy temu, co robi Bush. I jednostki mają to przemyślane.
garstki mają to przemyślane. Myślę, że te garstki to jest jakieś 10 do 20%, ale wybiera 60%. Czyli jesteśmy ofiarami tak naprawdę globalnej reklamy, tak jak produktów. Tak, tak. Ja nawet kiedyś napisałem, że przed wojną tak było w Polsce, że Senat był wybierany przez ludzi z wyższym wykształceniem. Czyli był cenzus wykształceniowy. A nie prowadziło to do twardogłowości, że nagle jedna grupa i to takie patriarchalne trochę podejście wybierała kogoś ze swojej grupy tak naprawdę? Nie zamykało się to trochę? Jak to ma się teraz do liberalnego podejścia do prawa kobiet, homoseksualizmu i takiej innej rzeczy, które... Znaczy demokracja, tak jak ktoś powiedział, przecież Churchill powiedział, że nie ważę kto, że to jest okropny system, ale nikt lepszego nie wymyślił. No, to na to niektórzy mówią, jak no dobrze. Jak Smoleń, pluralizm, wszyscy plują na wszystko. Natomiast może monarchia oświecona, prawda? No, nie wiem, w każdym razie ja jestem tym zaniepokojony, że we wszystkich społeczeństwach jest jednak dyktatura ciemniaków. To znaczy, ludzi gorzej wykształconych zawsze jest więcej niż ludzi lepiej wykształconych, a to oni decydują, masy decydują. Ja się boję mas. Masy są groźne. Kiedy napisałem taki felieton, że ludziom z wyższym kształceniem dałbym 3 głosy, ze średnim 2, z podstawowym 1. I wtedy w internecie dowiedziałem się, że jestem faszystą. Och, mocne słowo. Internet jest pewny, jak wiadomo, taki. Oczywiście, że poważnie tego się nie da postulować, żeby ograniczać prawa wyborców, ale ja jestem zaniepokojony w skali całej naszej cywilizacji, że tacy ludzie jak Berlusconi nie wracają do władzy, mogą łatwo dochodzić do władzy. Rzadko się zdarza. Nie wynika to z braku poczucia własnej wartości, że tak powiem, ludności danego kraju, że jednak to wynika z tego, że oni nie czują się... Europeizujemy się wszyscy, w ten sposób też globalizujemy się, bo wejście do Europy wcale nam nie spowodowało wynoszenie indywidualizmu jakiegoś kraju, tylko wręcz odwrotnie. Ujednolicenie wszystkich norm prawnych, żywnościowych itd., itd. To nie idzie moim zdaniem chyba do końca w tę stronę, którą miało iść. Mamy być przeciwwagą dla Stanów Zjednoczonych? To jest ciekawe pytanie, dlatego że ja myślę, że ten spór o traktat w dużej mierze wziął się też stąd, że niezrozumienie, o co tak naprawdę chodzi w tym sporze, że to się wzięło także stąd, że nie jest jasno powiedziane, czym ma być Europa. Nie wiadomo, czy mamy, dążymy do tego, co powiedziałeś, właśnie takiego ujednolicenia jednego ministra spraw zagranicznych, a na końcu gdzieś prezydenta Europy, prawda? Czy też idzie to w jakimś takim nieokreślonym kierunku, no państw, które są razem, mają jedne zasady, ale każdy prowadzi własną politykę zagraniczną. No ale sam fakt tego, że partie nacjonalistyczne dochodzą do władzy, wynika, że jednak szukają tej tożsamości. Tak, to jest takie podrygi, no bo kraj, który był uważany za taką no ostoję liberalizmu, Holandia na przykład, tak. To jest kraj, który w tej chwili ma pełno właśnie takich głosów, po co nam kolorowi, prawda, zjeżdżajcie stąd. Nie wiem, wydaje mi się, że to jednak zmierza ku takiej jednej Europie, czego politycy nie chcą powiedzieć. To będzie jeszcze trwało kilkadziesiąt lat, ale suma summarum tak się skończy, tak myślę, że będzie jedna Europa z jednym prezydentem. I tak za pewien cud uważam to, że dzisiaj w Europie trudno sobie wyobrazić wojnę. Co mnie martwi w polskiej polityce, to to, że ona została zamknięta. To znaczy, że trudno sobie wyobrazić dzisiaj, żeby się pojawił jakiś ruch, który się sformalizuje i stanie się partią i będzie odzwierciedlał przekonania dużej części Polaków. Bo ja mam ciągle takie doświadczenia z kumplami różnymi, przyjaciółmi, którzy przed wyborami do mnie dzwonią, próbują się dowiedzieć, na kogo będę głosował. Bo mówią, jesteś wyrocznią? No, mówią tak, no kurczę, ani ci mi się nie podobają, ani ci. Powiedz, kto lepszy. Poradź coś. Ja mówię, przede wszystkim idź do wyboru, bo to jest twój obowiązek. Możesz skreślić ich wszystkich, ale idź do wyborów. I na przykład podoba mi się ten pomysł z tym 1%. Tylko tak, z zastrzeżeniem. 1% odpisu na partię. Z zastrzeżeniem takim, żeby to nie było obowiązkowe, żeby to nie było zamiast 1% dla tych wszystkich biednych Fundacji Dobra Powszechnego, bo polityka nie powinna konkurować z bezdomnymi zwierzętami i
niepełnosprawnymi dziećmi. Tylko żeby to było tak, że ja mogę sobie odpisać, bo dzisiaj jest tak, że partie są finansowane i tak z moich pieniędzy. Tylko dzieje się to na takiej zasadzie, że w październiku zeszłego roku Polacy wybrali coś, tak. Nastąpił tak naprawdę podział łupów. I teraz przez 4 lata... Zauważyli dzielenie łupów i później... Jest to dzielenie łupów według stanu z 21 października zeszłego roku. Ale nie wiadomo, jakie poparcie będzie miała PO za 2 lata. A, może w ogóle... Tak było z SLD. SLD wygrało w 2001 roku, po czym 3 lata później było już rozpadnięte. Już były 2 partie. I one dzieliły ten łup 40%, czyli one tuż przed wyborami w 2005 roku, obie te partie, które już się cieszyły minimalnym poparciem, brały pieniądze za zwycięską kampanię. Ja bym wolał, żeby politycy się starali o mnie, o mój głos, w każdego kwietnia, co roku, żeby pokazywali, jak są dobrzy, żebym ja z własnej dobrej woli swój 1% Oddał. Tak. Ludzie się boją, że wtedy bogaci by finansowali, ale to wystarczy dać w ustawie limit. Nie więcej niż 500 zł, prawda? Dokładnie. I wtedy przestaliby obracać milionami za nasze pieniądze. Po drugie, pojawiłaby się szansa, że się pojawi jakiś nowy ruch, nowa partia, która się postara o mój głos i o moje pieniądze. Ja bym akurat dobrowolnie zapłacił za jakąś partię. Jest to na pewno dobry pomysł. Grzegorzu, jest coś, co ostatnio... Ja wiem, że parę prywatnych rzeczy powoduje, że się nie uśmiechasz, ale co bawi Grzegorza Niecugowa? Co bawi? Tak naprawdę rozśmiesza do rozpuku. Ciągle Monty Python jednak. To znaczy, mi się podoba Monty Python, bo on się na przykład nie podoba w Niemczech. I to pokazuje, że gdzieś tam mentalnie bliżsi jesteśmy. Nie wszyscy, bo te wszystkie uwolnienia to są zawsze złe. Wszystkie uogólnienia, mówiąc o my Polacy jesteśmy bez sensu, ale jakaś część naszego społeczeństwa ma poczucie humoru takie troszkę abstrakcyjne, troszkę angielskie i to mi się podoba w nas akurat. Podoba mi się ostatnia reklama jednego z banków, w której John Cleese brawurowo wystąpił, chociaż to jest niepokojące. Słyszę, że ten bank podobno się wycofuje z tej reklamy, bo podobno nie przyniosła skutku. A ja czytałem coś odwrotnego. Tak? Tak. To mam wiedzieć, że... W rozmowie bodajże w którymś z tygodników rozmowa na temat właśnie korzystania z nietypowego reklamowania. Ale zostawmy to. Życzę naprawdę uśmiechu na twarzy i słońca w sercu. Dziękuję serdecznie.